Witajcie, pokażę Wam, jak zdjąć przednią lampę w Romecie ZX-T. Mamy tutaj dwie śrubki. No, paluchem pokazywać trochę nieładnie. Tom i Tom. Jest to na klucz 10. I te dwie u góry. I jeszcze tutaj od spodu mam jeszcze jedną. Od regulacji. Tom odkręcamy. Razem trzy śrubki. No i po odkręceniu to w następnym ujęciu Wam pokażę, jak to wygląda. A więc tak, odkręciłem te dwie śruby tutaj. To jest aby tak na sztukę, żeby lampa mi nie odskoczyła do przodu. No i ona automatycznie teraz tak właśnie do przodu odskoczyła. I u dołu mamy tam jeszcze jedną, co pokazywałem wcześniej. No to ją wystarczy, aby trochę wykręcić. I powinno być dobrze. Ona się sama tak opuści, jak widać. No i tutaj dalej w tych plastikach. Ten plastik, co mamy taki z boku, tutaj widać go jak przy kierownicy, no jak patrzymy na liczniki, to go widać. No i on jest przymocowany tutaj na takie dwie śrubki, też na dziesiątki. No i kluczem dziesiątką odkręcamy, no i mamy dostęp do tutaj, do tej głównej żarówki mijania, no i tutaj gdzieś niżej jeszcze postojówka jest. No więc Wam zaraz to pokażę. Dobra, więc plastik mamy tutaj odkręcony. No i jego wystarczy tutaj lekko podważyć. No i sam wychodzi. Z tej strony też jakoś lekko. Gdzieś on tam się jeszcze wadzi. Delikatnie, z wyczuciem to powinno pójść. O, już jest. Dobra, odkładamy sobie go na bok. A to moja ufajdana kurtka cała. No i co? Mamy tutaj dostęp do żarówek mijania. Tutaj u dołu mamy jeszcze drogowe. No i tutaj jeszcze jest postojówka wsadzona tam między te wszystkie szpargały. No jeśli chcemy odkręcić, załóżmy licznik, to tu widać dwie śrubki. Chociaż i tak najlepiej sobie zdjąć tę całą osłonę tutaj. Tu jest, no w sumie jak ktoś rozbierze, to zaraz będzie widział te śrubki. Tu jest jedna, do tego tu jest druga, zaraz rozebrać po kolei. Nie będzie problemu potem, żeby to w jakiś sposób złożyć. No przynajmniej się tak wydaje, no. Trochę te kable są słabo zabezpieczone, jak tak patrzę. Tu może się woda dostawać. Trzeba będzie to kiedyś zrobić, poprawić to. No nic, no to w sumie byłoby tyle. No, wiecie mniej więcej, jak to rozebrać. Mam nadzieję, że to się to komuś przyda. Trzymajcie się, cześć.